Powtórna wiktymizacja jest wtedy, kiedy jakby osoba, która jest krzywdzona, mówiąc o swojej krzywdzie, spotka się najłagodniej, przynajmniej z brakiem nieprzyjęcia, mocniej z odrzuceniem, z zakwestionowaniem, z rzuceniem winy na nią. To tak można powiedzieć w skrócie. I w doświadczeniu najczęściej jest w taki sposób, na przykład, jeżeli to dotyczy domu, jeżeli wykorzystuje ojciec, a mama powie, to jest twoja wina, to dziecko, dziewczynka głównie, czuje się po prostu tym bardziej odrzucona i tym bardziej zraniona przez matkę. I to samo, jeżeli to się dzieje w kościele i wykorzystał ksiądz i nawet, nie wiem, niekoniecznie musi to być przełożony, ale członek we wspólnocie właśnie, tak jak mówiła pani Jola, czy drugi kapłan powie nie, albo ty coś ewentualnie zrobiłeś, zrobiłaś, albo to jest nieprawda, to wtedy jest to rana i jakby jest poczucie, że to skrzywdził Kościół. Nie skrzywdził ten jeden konkretny człowiek, tylko krzywdzi Kościół. I ta rana czasami jest trudniejsza, jakby i dłużej trwająca, niż jakby ta pierwotna krzywda. Dlatego tak ważne jest, żeby osoby, które słyszą pierwszy raz o krzywdzie jakiejkolwiek, gdziekolwiek przez kogo zadanej, żeby po prostu wysłuchały i umiały tą osobę po prostu przyjąć. Jak nawet nie wiedzą, co zrobić, to po prostu przyjąć, wysłuchać i uwierzyć w to, co ona mówi.